25 listopada odbył się odpust Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalika na Lewandówce w kaplicy, gdzie posługują ojcowie misjonarze. Uroczystością odpustowym przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, który skierował również słowo, ukazując szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalika. Kazanie do wiernych wygłosił ojciec Kazimierz Guzik, podkreślając, że Maryja modli się za nas, abyśmy wypełniali wolę jej Syna. Dokładnie 3 lata temu zgromadzeni misjonarze świętego Wincentego Apaolo, ojcowie lazaryści, rozpoczęli swoją posługę we Lwowie na Lewandówce. To dla nas radość, że we Lwowie prowadzimy działalność zgodnie z naszą charyzmą, kontynuując misję, którą nasi poprzednicy rozpoczęli we Lwowie przed 150 laty, powiedział ojciec Jan Czop, nowo mianowany proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalika na Lewandówce. Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni, księża, zakonnice oraz wierni z różnych parafii lwowskich wspólnie wzywali Ducha Świętego i prosili za tych, którzy będą się modlić na tym miejscu o potrzebne łaski przy budowie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Cudownego Medalionu, śpiewając hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy. Це Діво, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати пречиста, молись за нас. Мати невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас.